Cześć, tutaj Mateusz z Myna Szlaku, a to nasza wycieczka na Zugspitze, najwyższy szczyt Niemiec, mierzący 2962 metry. Położony jest w Alpach Bawarskich, na granicy austriacko-niemieckiej. Na górę można wejść z różnych stron, ale także wjechać kolejką do partii szczytowej. My jechaliśmy z nad jeziora Eibsee. Na górę możesz wjechać także od strony austriackiej, również kolejką. Bilet normalny kosztuje 68 euro i najlepiej zakupić go wcześniej online, żeby później nie stać w kolejce. Wjazd kolejką zajmuje około 10 minut, a do jednego wagonika mieści się nawet 100 osób. Gdy już dotrzemy na górę, możemy urządzić sobie spacer po tarasach widokowych. Trochę tego tarasu jest, więc każdy znajdzie dla siebie miejsce. Najlepiej wyjechać tam bardzo wcześnie rano, bo później ludzi jest coraz więcej. Gdy już dotrzemy do górnej stacji, to możemy wybrać się na szczyt, a wejście na niego zajmuje 10 minut. Większość osób zostaje na tarasie widokowym i nie wchodzi już do góry, a wejście jest trochę wymagające, ponieważ trzeba wspinać się po klamrach, metalowej drabince i z pomocą liny. Jednak gdy już wyjdziemy na sam szczyt, to obejrzymy jeszcze piękniejsze krajobrazy. Trzeba tam zachować ostrożność. Na trasę warto zabrać rękawiczki, a i kask może się przydać. Stamtąd rozciągają się jeszcze lepsze widoki na alpejskie szczyty, jezioro, z którego startowaliśmy, czy lodowiec. Góry wyglądają jak na wyciągnięcie ręki. Na górze znajduje się obserwatorium meteorologiczne, restauracja, małe muzeum i wiele ławeczek z widokami. Widoki z Zugspitze są niesamowite, aż ciężko by było wszystko wymienić. Najdalej można zobaczyć okolice miejscowości Oberstern w Austrii, tuż przy granicy z Czechami. To 275 km w linii prostej. Z góry widać również Dolomity we Włoszech, czyli góry, w których byliśmy kilka miesięcy temu. Odsyłamy Cię do tego filmu. Teraz powinien się pojawić u góry link, a także zamieścimy go w opisie pod tym filmem. Dolomity bardzo polecamy. Tutaj na tarasie widokowym możesz spędzić nawet kilka godzin. Planując wycieczkę na najwyższą górę Niemiec, warto obserwować pogodę, a także kamerki znajdujące się na szczycie. Lepiej tu przecież trafić, gdy będziemy mieć wszystko odsłonięte. My po wizycie na szczycie zjechaliśmy na dół kolejką i wybraliśmy się jeszcze na krótki spacer nad jezioro. Dziękujemy bardzo za wspólną wycieczkę na Zugspitze. Zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję tego kanału i oczywiście zapraszamy na naszego bloga mynaszlaku.pl. Cześć!